całkiem niedalekiej przeszłości, czyli ponad miesiąc temu, wyszedł dodatek DLC do Andy's Apple Farm o jakże wnikliwym tytule Christmas Special. I chociaż początkowo miałem zamiary, żeby zająć się nim mniej więcej na święta, to wówczas wyszedł FNAF Security Breach, a ja miałem wiele ważniejszych rzeczy do zrobienia. Tak czy tak, myślę, że miesiąc spóźnienia nie jest aż tak złym wynikiem, więc w dzisiejszym filmie powracamy sobie do tego tematu, a w dzisiejszym filmie rzucimy okiem na calutką fabułę, jaką do zaoferowania ma Andy's Apple Farm Christmas Special. Cześć, ja jestem Mondor i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym, tak jak wspomniałem przed chwilą, przeanalizujemy wszystko to, co dodatek będzie miał do zaoferowania, a ma naprawdę sporo, bowiem przedłuża całą linię czasu z poprzedniej części, to znaczy z podstawki. Dodaje mega wiele rzeczy od siebie, odpowiada na co niektóre pytania i zadaje masę innych. O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym filmie. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, strzel kciuka w górę i suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. A tymczasem proszę was bardzo serdecznie, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły dodatku DLC do Andy's Apple Farm o podtytule Christmas Special. CSNBC's internal clock system from December 15th to December 31st. This version of the game is sort of a Christmas special with an all-new story. I was never really big on Christmas. You might be, though. Some people are just more geared to the holidays, I guess. I know my son Lewis is for sure. That little guy begs me to put up a Christmas tree come November 1st. Love that little man. Enough about my blabbering, though. Enjoy this short Christmas special of Andy's Apple Farm. And, Merry Christmas, Happy Holidays, and all that. Zatem po tym bardzo klasycznym i standardowym dla tej serii rozpoczęciu otrzymujemy obrazek domu, a także niejako kartę tytułową. Wesołych Świąt, Andy! Hello, new friend! I'm Andy the Apple! Wow, it's already the holidays! I can't wait to spend it with all my friends! Hey, Andy! Happy holidays! I bought apple cookie mix! I brought some presents! I'm just here, man. Well, maybe you can help me hang the stockings. Why would I want to hang a sock? I've even got a present for you, Andy. Oh wow, what is it? That would break the surprise, would it not? Wait, haven't you? Andy, you can help me make some cookies! Okay, whatever you guys say. Let's have a nice holiday. I mam nadzieję, że mniej więcej na tym etapie ogarniacie jeszcze z poprzedniego filmu, która postać symbolizuje kogo. Niemniej w ramach przypomnienia, Andy to Thomas Eastwood, Klaus to Arthur, Cameron Eastwood to Margaret, Melody to Isabel, a Felix to Louis. Już na samym początku, właśnie w cutscence, którą widzieliście przed chwilą, mamy kilka odniesień do tego faktu w postaci tych kilku jumpscare'ów. Pierwszy jumpscare ma miejsce w trakcie pukania do drzwi. Wówczas na dosłownie małą chwilkę na ekranie pojawia się upiorna twarz, którą możemy błyskawicznie połączyć z postacią Cameron Eastwood. Tak jest, to właśnie jej twarz i mocno przypuszczam tutaj, że pochodzi ona właśnie z momentu Wigilii w 1982 roku. Ale do tego faktu jeszcze się tu odniesiemy. Kolejny jumpscare jest trochę mniej rażący i nie posiada w sobie aż takiego podłoża fabularnego jak poprzedni, jednak jest ciekawą okazją do powiedzenia pewnego autoironicznego żartu z mojej strony. Otóż spójrzcie tylko na to. Jak wiadomo, jest to lekko zdystortowany obraz Andy'ego, jednak spójrzcie tylko na jego oczy. Przecież tutaj jak w ogóle widać, że są tutaj kontury pewnego człowieka, chociaż to mocno nadinterpretacja. Jednak jak to mawiał Mondar z przeszłości... A w tle możemy zobaczyć mocno niewidoczną, ale jednak trochę widoczną postać. Za jakiś czas w filmiku możemy usłyszeć głos jakiegoś mężczyzny, więc naszła mnie taka teoria, że prawdopodobnie on stoi za stworzeniem całego nagrania. Jednakże kim jest ten mężczyzna i dlaczego to zrobił, tego nie wiemy.
Mnie bardzo to zaniepokoiło, jednakże właśnie ten jeden fragment myślę, że zdecydowanie mówi nam, że cały odcinek naprawdę był emitowany i jest on prawdziwy. I tak jest, to on stoi za stworzeniem Andy's Apple Farm. A kto? Thomas Eastwood, właśnie uwięziony w Andy. I tak chyba możemy już wracać do rzeczywistej fabuły. Zatem po przyjściu naszych ukochanych przyjaciół do Andy'ego, cała reszta gry będzie wyglądać bardzo podobnie do tego, co oferował chapter numer 1, czyli, przynajmniej w teorii, wykonujemy wszelkie zadania, które powierzą nam nasi przyjaciele. I tutaj wydaje się, że te wszystkie zadania są trochę okrojone, ponieważ jedynymi osobami, które oferują nam zrobienie czegokolwiek, są Felix i Market. Jednak najpierw zajmijmy się tym, czym powinniśmy zająć się chronologicznie, czyli zacznijmy od minigierki Felixa, która opiera się na wieszaniu czerwonych skarpet na kominku. Wiecie, może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że jest to taka typowa tradycja amerykańska dla świąt, chociaż mogę się mylić. I oczywiście ten. Robi się ciemno. Proszę, niech ktoś mi pomoże. I z całą pewnością pozostały tekst składający się z tych rozsypanych liter da coś interesującego, no ale ja niestety nie potrafię tego zebrać w logiczną całość, chociaż jeżeli ktoś z was by to zrobił, albo gdyby mi się to udało po publikacji tego filmu, no to w przypiętnym komentarzu dam rozwiązanie tej zagadki. Otóż wszelkie te przerażające rysunki dzieci, które są naprawdę mega creepy, zostały narysowane przez Izabelę, która podglądała swojego ojca, kiedy ten pracował w swoim pokoju nad Andy's Apple Farm, albo też innymi co bardziej okultystycznymi rzeczami, ale o tym trochę później. Wszystko to kręci się wokół gry. W każdym razie Izabel zauważyła naprawdę olbrzymią zmianę w zachowaniu swojego ojca po stracie Louisa. Oczywiście za wszystkim tym stał zły byt kontrolujący Thomasa, z którym całkiem blisko poznaliśmy się w podstawce i tak to właśnie on jest prezentowany przez Petera Dynię. I tak wątek Izabel jeszcze tutaj wróci i będzie mieć naprawdę kolosalne znaczenie. Ale o tym za moment, bo teraz musimy rzucić okiem na minigierkę dla Marget, która opiera się na pieczeniu ciasteczek. Tutaj sytuacja jest dość prosta. Kiedy ciasteczki już się upieką, okoliczny zegarek zacznie dzwonić, by je wyciągać. Jeżeli jednak tego nie zrobimy, naszym oczom okaże się przerażająca cutscenka, która daje nam całkiem sporo do zrozumienia względem tego, co wydarzyło się w Wigilię 1982 roku. Okay, you can take them out of the oven. Okay, you can take them out of the oven. Okay, you can take them out of the oven. The oven. Przepraszam, Louis. Przepraszam, że nie mogłam cię uratować. Czułam, że coś mnie powstrzymuje. Co to za zapach?
Zatem co zdradza nam to, co przed chwilą zobaczyliście? Już przechodzimy do całkiem szybkiej, ale bardzo wnikliwej analizy. Jeżeli dobrze pamiętacie z poprzedniego materiału, pożar domu i studów był spowodowany przez Thomasa, który, jak stwierdziliśmy w tamtym filmie, przyjechał na miejsce i po zrobieniu kilku rzeczy na swoim komputerze rozlał benzynę, a następnie rzucił zapalniczkę. Odpalono. Tutaj mamy niejako tego kontynuację oraz fizyczną reprezentację. Otóż tak, po domu została rozlana benzyna, aczkolwiek tutejsza cutscenka pokazuje, że pożarowi bardziej winna jest choinka, którą ktoś przewrócił tak, że wpadła do kominka, po czym zapaliła nie tylko siebie, ale i cały dom. I osobiście uważam, że takowe twierdzenie nie ma zbyt wiele sensu ze względu na odgłosy zapalniczki, które słyszeliśmy w dźwiękach z chapteru numer 1. Chociaż i tak może się to ze sobą jakkolwiek łączyć, aczkolwiek widzimy w tym miejscu pożar samego domu, o którym też wcześniej wiedzieliśmy. Chociaż z drugiej strony choinka może mieć też trochę sensu, ze względu na to, że widzieliśmy ją w pierwszej części po pokazaniu się daty śmierci Cameron East. Zatem czyżby choinka spowodowała niejako jej śmierć? Czyżby Cameron zmarła w trakcie pożaru? Tak. A co z Isabel? Na przestrzeni tamtejszej cutscenki widzimy, że dziewczyna ucieka. A czy uciekła? Tego dowiemy się troszeczkę później. I tak, jeszcze nim przejdziemy niejako do czynności końcowych, bo tutaj niejako gra dobiega końca, istnieje tutaj jeszcze jeden sekret, który otrzymamy, jeżeli niejako wyjdziemy zdziepko poza mapę, a następnie wrócimy na nią od trochę innej strony, zaraz koło drzwi, przez które później wyjdziemy, tak jak widzicie to teraz na ekranie. Odpali się kolejna cutscenka, która jest już, myślę, że dużo ciekawsza od dwóch poprzednich, chociaż obie były naprawdę mega interesujące. Bardzo przepraszam, Izabela. To nigdy nie była twoja wina. Byłem głupi. Mam nadzieję, że prezent troszeczkę ci to wynagrodzi. Artur? Thomas, tu jesteś. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. W chwili, gdy przyszedłem do domu, ze sklepu, gdzie oni są. Thomas, wiesz dokładnie tyle, co i ja. Gówno, prawda? Artur, gdzie oni są? Artur, co im zrobiłeś? Thomas, to nie jest to, o czym myślisz. Thomas, dlaczego gapisz się na siekierę? Thomas, dlaczego gapisz się na siekierę? I tak, jak pewnie już zauważyliście, właśnie ta scena idealnie wręcz łączy się, jest takim prequelem sceny z Andy's Apple Farm z podstawki. Dokładnie tej, kiedy jako Andy przychodzimy na miejsce, wówczas okazuje się, że dom tak naprawdę spłonął, a jeszcze po chwili otrzymujemy cutscenkę, która dosłownie pokazuje nam, że Thomas zabił Artura. Ale to, co tutaj jest interesujące, to fakt, że przynajmniej w tym miejscu widzimy wszystko z perspektywy Artura. Lecz teraz musimy wziąć to wszystko, co się tutaj wydarzyło, na logikę, bo wydaje mi się, że deweloperzy całkiem mocno porobili część graczy na IQ. Generalnie, jak na moje, sytuacja wygląda tak, że Artur pod wpływem mrocznego bytu, demona, który przez cały czas go kontrolował, przyszedł na miejsce i wzniecił pożar, po czym po prostu odjechał i uciekł. Niedługo później niejako na momencik wyrwał się spod kontroli demona i pamiętając, że święta to był naprawdę zawsze mega szczególny czas zarówno dla niego, jak i dla jego rodziny, wrócił tutaj z prezentem dla Isabel, jednocześnie nie pamiętając tego, że przed chwilą sprawił, że jego żona i córka zginęły. W międzyczasie Artur dostał się na miejsce, kompletnie nie wiedząc, co tutaj zaszło. Następnie Thomas wrócił na miejsce i, zobaczywszy zgliszcza, oskarżył Artura o spowodowanie pożaru, a także zamordowanie jego żony oraz córki. Myślę, że wówczas byt na moment powrócił i przejął ponownie kontrolę nad Thomasem, by ten zamordował Artura i później ponownie z niego odszedł, tak jak to widzieliśmy, na przestrzeni podstawki, i ten wątek jeszcze zostanie później kontynuowany. The stockings are up and the cookies are baked. You know what that means. It is time for everyone's presents. Hey man, let's go. Hey, wait for me. Okay, here we go. Whoa, I got a planetary projector.
I've got a book. I've got a clock. Now I'll finally be able to tell the time. I've got a boot. What did you get, Andy? Yes, show us what you got. Go ahead, open your present. Tak więc każdy dostał coś ciekawego. Margaret dostała książkę. Felix dostał buta, co jest dość sporym nawiązaniem do minigierki z nim, z podstawki, gdzie mogliśmy wyłowić buta, czy coś. A Andy dostał siebie. Tak, ta zmasakrowana, wyjąca z bólu twarz tak naprawdę przedstawia Thomasa Eastwooda zamkniętego w tej grze, który nie ma drogi ucieczki i wyjąc z bólu woła o pomoc. Następnie miejsce ma kolejna cutscenka. Wait, guys! What is this? Guys, where'd you go? Hello? Hello again. Wait, why are you back? You need to stop asking so many questions. Let's play a game. No! Stop! You're scaring me! It's called... Wait, no! Stop! You've done this before. In the same place he went missing. No! You're wrong! He was... Don't try and blame me now. You are fully aware of who is at fault here. Następnie po powrocie Petera Dyni lądujemy w dosłownej pustce, gdzie spotykamy wszystkie postaci, które dotychczas poznaliśmy na przestrzeni gry i większość z naszych założeń z poprzedniego materiału okazała się być prawdziwa. Jednak niektóre z nich już nie do końca, a raczej zostały pociągnięte trochę dalej i pojawiły się nowe. Między innymi nowe postaci, takie jak Billy the Bee, pszczółka Billy. Tak jest, jeszcze na tym etapie nie bardzo znaliśmy jej imię, aczkolwiek niedawno pojawił się trailer chapteru numer 2, którym jeszcze się zajmiemy, ale w innym filmie, gdzie zostało przedstawione jej imię i myślę, że postać ta odegra naprawdę olbrzymią i gigantyczną rolę w chapterze numer 2. Tutaj pojawia się tylko na moment i widzimy, że ofiar Eastwooda było więcej. A co za tym idzie, więcej dusz, więcej osób jest zamknięte wraz z nim w grze. Następnie powracamy na farmę Petera, gdzie będzie mieć miejsce kolejny ostateczny pościg w grze tuż przed zakończeniem, jednak ten jest trochę bardziej szczególny, bowiem tutaj Peter ujawnia swoją prawdziwą formę, demona, który przez cały czas kontrolował Thomasa Eastwooda. I tak kolejne z naszych przypuszczeń zostało potwierdzone. I tak, w zależności od tego, co w tym momencie zrobimy, czekać na nas będzie inne zakończenie, więc my zacznijmy od tego łatwiejszego, czyli od dania się złapać Peterowi. Thomas, ona cię widziała. Ona widziała, co zrobiłaś. Ona nie umarła tamtej nocy. Ona zobaczyła, co zrobiłaś. Ona widziała, że go zabiłeś, Thomas. Ona widziała, jak zabierasz jego ciało. Ona widziała wszystko. I tak w tym miejscu na 100% musimy się zatrzymać, bowiem ten twist fabularny jest dosłownie olbrzymi. Okazuje się, że Isabel Eastwood tamtego dnia nie zmarła i jest to taki mocny szczegół, że aż dziwię się, że nie zwróciłem na to uwagi w poprzednim filmie, a już tłumaczę dlaczego. Wówczas wszyscy wspólnie założyliśmy, że Isabel nie żyje, aczkolwiek kilka rzeczy nam umknęło. Otóż pamiętacie chwilę, kiedy przyjaciele zamykają Andy'ego w stodole i wówczas w zależności od wyjścia, do którego się wybierzemy, otrzymamy odmienną kartę przedstawiającą czas życia każdej z postaci i do tego datę jej śmierci? Dlaczego nigdzie nie ma Isabel? Bowiem Isabel nie zginęła i tak naprawdę nie ma jej w grze. Zatem kim jest Melody? I co stało się później z Isabel? Naprawdę, ta sekwencja rodzi mnóstwo pytań bez odpowiedzi.
Lecz istnieje także i drugie zakończenie, które otrzymamy w chwili, gdy uciekniemy Peterowi i przejdziemy przez całą możliwą drogę i wejdziemy do domku znajdującego się na jej końcu. Przepraszam, Artur. Nie dam ci umrzeć w ten sposób. Sprowadzę cię z powrotem. W ten sam sposób, w jaki sprowadziłem Luisa. Wow, totalnie mega wielkie wow. To zakończenie odpowiada nam na naprawdę masę pytań, na dużo więcej niż mogłoby się wydawać początkowo. Otóż zacznijmy od tego chyba trochę bardziej podstawowego. Dowiadujemy się tutaj, dlaczego tak naprawdę Thomas został opętany przez mroczny byt. Otóż prawdopodobnie demon zaoferował mu powrót jego syna, tylko w trochę chyba innej formie, jeżeli Thomas mógłby oczekiwać. Otóż Luis powrócił do życia, ale w grze, pod postacią growej, nieistniejącej w realnym świecie postaci. To samo stało się też z Arturem, który tutaj tak został wciągnięty do samej gry przez demoniczną rękę wynoszącą się z telewizora w jego kierunku. I tak jest, to jest ta cała technologia, o której mówił Thomas w poprzedniej części. Określiłem ją wówczas technologią o podłożu paranormalnym i tak ona w pełni jest paranormalna. Mamy tutaj demona mieszkającego w grze, który za pomocą swojej olbrzymiej ręki wciąga martwych, lecz chyba również nie, ludzi do swojego świata, gdzie rekreuje je w postaci growych charakterów, które następnie w owym więzieniu bez wyjścia cierpią. I tak, kochani, to była cała historia, którą przedstawił nam dodatek DLC Andy's Apple Farm Christmas Special. Myślę, że odpowiedział na całkiem sporo pytań, lecz jednocześnie zadał kilka nowych, które mam nadzieję, że będą kontynuowane w chapterze numer 2, na który musimy czekać, ale pojawi się jeszcze gdzieś w tym roku, a całkiem niedawno powstał do niego trailer, który chciałbym przy najbliższej okazji, czyli w przyszłym tygodniu, przeanalizować, bo naprawdę jest co, a twórcy mają dla nas naprawdę interesujące pomysły. Ale o tym innym razem. Moi drodzy, ja bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału do tego momentu. Jak ci się spodobał, nie zapomnij strzelić kciuka w górę pod tym filmem, a także zostawienia suba tam na dole. Ja tymczasem zachęcam cię do obejrzenia moich poprzednich materiałów i wyczekiwania także tych następnych. Oraz wpadania na mojego Instagrama, Discorda i całą resztę. No i cóż, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym filmie. Ja dziękuję za oglądanie. Raz jeszcze do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówił do was Mondar. Życzę wam wszystkim przemiłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.